przed rozpoczęciem prezentacji. Firma Steyko to dzisiaj ponad 1100 pracowników, jeżeli chodzi o dwie lokalizacje w Polsce. Czarnków, druga lokalizacja to jest Czarna Woda, to jest województwo pomorskie. Jesteśmy objęci specjalną strefą ekonomiczną województwa pomorskiego, jeżeli chodzi o zakład Czarnej Wodzie, natomiast Czarnków jest objęty pod strefą ekonomiczną również. Proszę Państwa, posiadamy też zakład pracy we Francji, w miejscowości Kros-Żalu. Firma swoją siedzibę ma w Feldkirchen pod Monachium. 90% naszych produktów to jest eksport w cały świat, 10% produktów zostaje w granicach naszego kraju. Eksport to głównie rynki europejskie, a także rynki dla nas dosyć egzotyczne, rynki afrykańskie, jak również eksportujemy nasze towary do Arabii Saudyjskiej, eksportujemy również nasze towary do Stanów Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że jesteśmy firmą ogólnoświatową. Bardzo prężnie się rozwijamy. Nasza ostatnia inwestycja to inwestycja w Czarnej Wodzie, gdzie powstała pierwsza fabryka LVL-u, to jest produkt podobny do sklejki, gdzie zainwestowaliśmy 50 milionów euro. Fabryka powstała w ciągu jednego roku. Dzisiaj to jestem z panem dyrektorem Palaczem, bo w zeszłym roku spotkaliśmy się w Czarnej Wodzie na takim ogólnym spotkaniu. A co było owocem tego spotkania, zaraz Państwu pokażę. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Dowiego w Czarnkowie jest jedną z największych szkół wielkopolskich, szkołą prowadzoną przez powiat czarnkowsko-trzcianecki i z tej racji obejmuje swoim zasięgiem działania też wiele podmiotów gospodarczych. Jedną z, oczywiście z firm, z którą współpracujemy, jest firma Steyko i chcę pokazać Państwu wycinek pracy szkoły w ciągu dwóch ostatnich lat. Rozwiązania, które jest w wielkim trudzie przygotowywane w dalekiej perspektywie, już pięcioletniej nawet. I tylko i wyłącznie te zdarzenia, które Państwo zobaczycie, odnoszą się do tego, co już ma swój papier albo swoje środki, albo cel jest daleko w realizacji. Szkoła ma 64 kwalifikacje w zakresie kształcenia, bardzo rozwinięte kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ściśle współpracuje w tym zakresie z Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, bo sama by z tak ogromną ilością zadań nie podołała, jak i również z innymi szkołami. Miałem też przyjemność jako koordynator kształcenia modułowego w projekcie Czas Zawodowcy współpracować tutaj z Centrum Doskonałych Nauczycieli w Pile, jak i również z wszystkimi dyrektorami szkół zawodowych regionu Pińskiego, Wielkopolskimi, 35 szkołami. Pracując dalej nad rozwiązaniami w Wielkopolsce, opieramy się również na tych myślach, które tu podpowiada nam m.in. nasz dyrektor dyrektor w Pile, kurator oświaty Mirek Cieńszewski, który jest oczywiście też ekspertem Koweziu i korzystamy z miejscowych ekspertów Koweziu, lokalnych naszych, bo jest ich sporo i o nich będzie miejsce tu też powiedzieć. Proszę Państwa, ostatnio bardzo modny jest dualny system nauczania. Państwo coraz częściej o tym słyszycie i zapewne Państwo będziecie o tym jeszcze coraz częściej słyszeć. Państwa, ja nie chcę tutaj dokładnie wszystkiego rozpraszać, bo to wszystko pięknie widać na prezentacji, tylko chciałbym się skupić na tej ostatniej linijce, która jest bardziej wyrazista. Tak naprawdę wszystkie cztery podmioty, które uczestniczą w szkole dualnej, mają coś do siebie. Wszystkie podmioty są podmiotami tak naprawdę w ostatniej fazie podmiotami wygranymi. Pracodawca, bo ma prestiż i uznanie w środowisku lokalnym. Przede wszystkim uczniowie, bo mają satysfakcję z nauki, ale też mają możliwość odbycia praktyk w zakładach stosujących innowacyjne techniki, a my takim zakładem jesteśmy. Uczą się w zawodach, w których tak naprawdę będą docelowo pracować. Szkoła merytoryczna i materialna wsparcie przez zakład patronacki. No i oczywiście samorząd, podniesienie atrakcyjności powiatu, regionu pod kątem nowych inwestycji. Tak jak powiedziałem, spotkaliśmy się kiedyś w Czarnej Wodzie na takim ogólnym spotkaniu i podjęliśmy w tym okresie pewne zobowiązania. Proszę Państwa, w tej całej procedurze, którą rozpoczęliśmy, tak naprawdę udział brało kilku partnerów. Szkoła w Czarnej Wodzie, pan dyrektor Jan Palacz,
ponadgimnazjalna w Czankowie, przepraszam, szkoła ponadgimnazjalna w Czarnej Łodzie, starostwo powiatowe w Czankowie, starostwo powiatowe w Starogardzie Gdańskim, no oczywiście Martej. Oczywiście my firma Szteko i nasz partner, którego jesteśmy członkiem, to jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowa Handlowa w Warszawie. Proszę Państwa, idziemy dwoma torami. Pierwszy to jest klasy patronackie w zawodzie, w polskim zawodzie Stolarz, w niemieckim zawodzie Holzmechanikę oraz drugi tor to jest wprowadzenie na listę zawodów, nowego zawodu, mechanik, operator maszyn do produkcji czytelnej. Tak się złożyło, że pewne zadania trzeba było przypisać osobom, które tu stoją przed Państwem, bo wyjścia innego nie było i takie zdarzenie w lipcu ubiegłego roku spowodowało, że doszliśmy do wskazania tych, którzy będą odpowiedzialni dokładnie za przygotowanie procesu Holzmechanikera przede wszystkim, bo on ma być kształceniem równoległym już od września tego roku dla stolarza. Jest bardzo ważny ten projekt dla nas. Tutaj z ramienia firmy Szteko był pan Mirek, z ramienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ja byłem i z ramienia Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej pani dyrektor Maria Mątkowska, która swoim udziałem mogła nas wesprzeć w bardzo szerokich działaniach Izby, w dostępie między innymi do wszystkich dokumentów Parlamentu Europejskiego, do dokumentów niemieckich, dokumentów landowych, jak i rządowych, do ich podstaw programowych, egzaminów. Do dzisiaj przysyła nam praktycznie co miesiąc całe pliki tłumaczeń polskich w zakresie szkolnictwa zawodowego. Dysponujemy wsparciem językowym, wielkimi opracowaniami, bezpłatnymi poradnikami. I się okazuje, że Polsko-Niemiecka Izba to, co oferuje dla Swarzędza, w tej chwili oferuje również dla naszej szkoły w Czankowie. Mamy przez to 6 partnerów, w tym bardzo strategicznych, takich rozwoju myśli, takich nowatorskich rozwiązań. Między innymi Centrum Kształcenia w Łodzi jest tutaj naszym partnerem, Zespół Szkół z Gdańska, gdzie ma klasę patronańską też Szteko. Szteko też patronuje Wydziałowi Technologii Drewna Szkoły Górskiej Gospodarstwa Wiejskiego. I mamy naturalny związek też z Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego, z zajmującymi się technologią drewna i technologiami mechanicznymi, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć. Całość jest nakierowana na to, że uczniowie nasi przy pomocy wsparcia finansowego Szteko uzyskują finansowanie całego rozwoju zawodowego w 2 zawodach. Zarówno stolarzu, który będą jako podstawowy realizowali, jak i mechaniku, operatorze maszyn przemysłu drzewnego, zawodzie, który daleko już jest zaawansowany, o tym za chwileczkę, a jednocześnie z możliwością zdawania Holzmechanikera, tam są 2 egzaminy po klasie 2. i 3. szkoły zasadniczej, szkoły zawodowej, w ośrodku egzaminacyjnym w Czarnej Wodzie, gdzie Stejko za 10 milionów wybudowało szkołę. W roku ubiegłym uruchomiło tą szkołę. I chcę powiedzieć, że ta dobra współpraca szkół pozwoli na to, że nasi uczniowie nie tylko będą mieli warsztaty, ale i rozwój bardzo wielokierunkowy w wielu aspektach obszarów zawodowych. Tu mówimy o 3 obszarach zawodowych, administracyjno-usługowy, gdzie jest stolarz, mechaniczny, jak i również elektryczny, bo ten program wykracza poza obszary kształcenia. W tym przypadku musieliśmy nakreślić ten harmonogram. W tym harmonogramie, proszę Państwa, było bardzo duże wyzwanie. Już podejmowaliśmy się różnych rozwiązań i innowacji pedagogicznych, i eksperymenty pedagogiczne prowadziliśmy w Czankowie pod nadzorem MENU. Ten projekt jest jednym z największych na pewno w Polsce realizowanych, jeden z 5 w tej chwili zawodowych dużych projektów w Polsce realizowanych. Projekt oczywiście krok po kroku możemy pokazać dla Państwa, jak dochodzimy do klas patronackich, dlatego że to nie jest podpisanie samej umowy, o której powiemy, ale przede wszystkim bardzo ciężka praca metodyczna nad rozwiązaniami metodycznymi przyszłości, nad tą dobrą zmianą, która ma się zadziać u nas tu, bez czekania jakichś rozwiązania słowne czy hasła. W związku z tym musi się dokonać porównania na przykład podstaw programowych. Porównanie efektów, proszę Państwa, kształcenia podstawy programowej Holzmechanikera i stolarza polskiego ma się tak, że cała podstawa na przykład programowa niemieckiego pracodawcy jest czytana w ten sposób, że widzi 27 efektów. Nasz pracodawca widzi 150 efektów. Pan Grzegorz Bogacz powiedział o pewnym rozwiązaniu
taki róży wiatrów, którą widzimy na przykład na narzędziach czasu zawodowców, przed dewastatorze wiedzy technicznej, nasi pracodawcy są tam też porejestrowani i pracodawcy wyraźnie mówią w Wielkopolsce. 20 możemy odhaczyć tych efektów niezbędnych dla nas, ale 120 to już za dużo. W związku z tym coś trzeba z tą podstawą programową zrobić. My staramy się to do menu pokazywać. Mieliśmy taką możliwość od września do dzisiaj, do soboty dokładnie pokazywać menu i duże otwarcie jest na te zmiany, które my przedstawiamy. Konsultacja z menu, Państwo widzicie, konsultacja z Kobeziu. Pewne aspekty są włączeni lokalnie też nauczyciele. Jednym z takich nauczycieli, z którym współpracuję, bo my jako nauczyciele występujemy, jest moja koleżanka Łucja Zielińska, współorganizatorka tej debaty, która nieskromnie powiem, że gdy przewodniczyła zespołowi ekspertów opracującymi podstawę programową, była głównym recenzentem dla nas tej podstawy zrobienia menu. Więc to jest potencjał, jakim dysponujemy. Północnej Polsce chcę powiedzieć, że ponieważ to się działo miesiąc temu, proszę Państwa, to się nie dzieje gdzieś w Warszawie. Mamy możliwości współpracy z tej. Jest na przykład już pisana sprawa programu nauczania, gdzie bierze udział w pisaniu tego programu nauczania Mateusz Byczek, pracownik Sztejko. Żeby cokolwiek stworzyć, trzeba sięgnąć do zakładu pracy. I to jest ten moment, kiedy pokazujemy, że warto było. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka informacja, która się zadziała poza Sztejko i dość radośnie. No, wczoraj dostałem informację, że zatwierdzony mamy już do podpisania umowa jest nasz wyjazd do Mongucji na kształcenie lokalne, na kształcenie dualne nauczycieli zespołu szkół polonegracjalnych. Napisaliśmy projekt niezależnie od wszystkich działań szkoły, aby przygotować też 10 co najmniej nauczycieli na wstępie, a później całą załogę uczącą w Stejko i u nas w nowych zawodach. Dostaliśmy na to pieniądze z Unii Europejskiej. Jedziemy do listopada następnego roku. Będziemy w jednym z największych ośrodków w Mainz, w szkole partnerskiej, 1400 uczniów, słuchaczy, podobnie jak nasza szkoła. Mamy cały program tutaj przetestowania tego, co zrobiliśmy w Polsce, łącznie z menem, a następnie grupa, która pojedzie, dokona ewaluacji na koniec zmian i będzie to oczywiście w drugim etapie kontynuowane w wyjazdach uczniów. O współpracy partnerskiej już powiedzieliśmy, także Pani Anna, proszę o następny slajd. Tak, Czarna Woda jest to nowy podmiot, z którym współpracujemy i tylko zwrócę uwagę Państwu, nie tylko patronat, ale AFAK. My mamy doświadczenie w WRPO, oni w projektach gdańskich, mamy również w czasie zawodowców, oni w regionalnych, subregionalnych i ta partnerska współpraca ma przełożenie też na Wielkopolskę, chcę powiedzieć. Proszę Państwa, tu już Pan Janek też powiedział o umowie patronackiej, która dotyczy współpracy i partnerstwa pomiędzy naszymi podmiotami. Tu przede wszystkim chodzi o opracowanie, wdrożenie pilotażowych programów kształcenia zawodowego, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o firmę Sztejko, to realizacja praktyk i staży w zawodach współfinansowanych ze środkami europejskimi na terenie naszego zakładu. My do tego jesteśmy przygotowani, a jeżeli widzimy, że mamy takie kontrakty, staramy się to bardzo szybko nadrobić, inwestując nasz kapitał ludzki, naszych pracowników, aby takie kwalifikacje mogli podnieść. Proszę Państwa, przygotowanie egzaminu zawodowego, to jak tutaj powiedzieliśmy, to przede wszystkim firma AHK, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłu Handlowa, my jako firma Sztejko, jeżeli chodzi o na przykład zawód Holzmechanikera, to jest zawód, który ci młodociani mogą, nie muszą. Jeżeli chcą i będą chcieli, to będzie zawód całkowicie sfinansujemy oraz sfinansujemy też egzaminy, bo to nie jest tak, że te egzaminy są egzaminami bezpłatnymi. Wierzcie Państwo, jako firma to przedsięwzięcie, samo przygotowanie, same egzaminy musimy zainwestować bardzo dużo środków finansowych. Od 2 lat testujemy praktycznie te egzaminy. 50% próg zawalności, dopowiedzenie, zamyślenie uczniów przez egzamin, które jest możliwe, punktami dodatkowymi. Zawalność jest łatwiejsza od polskich egzaminów i to jest taka pierwsza podpowiedź do debaty, że skoro Niemcy określili sobie progi 25% niższe, dlaczego w Polsce są też niemożliwe te rozwiązania? Proszę Państwa, żeby dojść do tego, musieliśmy uruchomić program stypendialny, który będzie specjalnie już przedstawiany gimnazjalistom, został przedstawiony w tym roku wszystkim gimnazjom, musiały być wycieczki dydaktyczne do zakładu dla wszystkich gimnazjalistów, spotkania z dyrektorami, z radcami zawodowymi,
To jest wielkie przedsięwzięcie, które mamy przyjemność realizować. Szkoła oczywiście swoją ofertę musiała zmienić, kierując w stronę klasy patronackiej uczniów tych, którzy chcą no, trochę więcej od siebie dać w naszej szkole zawodowej. I teraz praktycznie cała ściąga tego, co trzeba przejść, gdyby ktoś wpadł na nowy zawód. To jest na przykład propozycja spawacza. Chcę powiedzieć Państwu, że w tym, co trzeba było, co musieliśmy uczestniczyć, uczestniczyliśmy, to przede wszystkim jakaś uczelnia wyższa, z którą trzeba współpracować. To była Szkoła Główna Gospodarstwa Miejskiego Warszawa. Szkołą, w którą ja współpracowałem, był Zespół Szkół Drzewnych z Olsztyna. Musiał być kierunek bardzo podobny, który w Polsce już ma jakieś doświadczenie. Opracowanie podstawy programowej dla zawodu jest przez nauczyciela wymagane tu, ale jest to w formie tylko projektu. Później jest powołany przez kogoś już zespół cały, który opracowuje dla MEN-u podstawę programową. Ja przedstawiłem już pewną formę tutaj pracy MEN-u, dochodzenia do tego, co jest już na RCL-u zatwierdzone z tego, co wiem, bo w sobotę będąc w Ministerstwie Edukacji Narodowej miałem przestać się kogoś rozmawiać okazję. Mamy podstawę programową dla klientów, ale nie tylko, bo zawód jest również, jak Państwo wiecie, jest jednym z pięciu zawodów, który będzie ogłoszony, mam nadzieję, 27 w Toruniu czerwca. Jako sukces wielki również Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Edukacji, bo pięć zawodów ma być ogłoszonych, tym nasz zawód. No. 2 września był taki warsztat w MEN-ie, na którym byliśmy. Później 15 września, proszę Państwa, spotkanie AHK MEN konsultacyjne, co jeszcze doprecyzować wniosku. Tam wyszła sprawa, że bardzo łatwo będzie nam kwalifikacyjne kursy zawodowe zrobić. W związku z tym poprosiliśmy o to. MEN podpowiedział nam, jak to zrobić, zrobiliśmy to. Będą kwalifikacyjne kursy, więc możliwe tutaj w tym zawodzie, co jest bardzo ważne dla mnie. Następnie Departament Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, oczywiście dla nowego zawodu musi całą stronę opiniowania zrobić. To jest wiele, wiele stron dokumentów, pozyskiwania opinii wszystkich, około 70 podmiotów do opiniowania. 16 grudnia była konsultacja autorska moja z panią dyrektor, odpowiedzialną w ministerstwie za to. No i to poszło z powrotem do Ministerstwa Gospodarki, równolegle Ministerstwie Gospodarki, bo u nas ministrowie właściwi do zawodu wnioskują nowy zawód. Państwo widzicie, co musiało być. Opinia Lewiatana była tu, opinia firm podobnych, na przykład IKEA. Mówię na przykład, tych firm jest więcej. Opinia, to są daty tych opinii pozyskanych przez nas. AHK, opinia Szkoły Głównej Gospodarstwa Miejskiego i wniosek do Ministerstwa Pracy, Polityki Socjalnej. Później wnioski zwalniające z RCL-u pewne, zwalniające nas z pewnych procedur, czy skracające, wreszcie publikacja na stronie MEN-u nowego zawodu. Znowu 3 miesiące równolegle trwały prace nad podstawą programową i to wszystko szczęśliwie się kończy w czerwcu. Jest to przyspieszenie o rok procesu, które normalnie w ten sposób trwają około 2 lat. Start jest 1 września. Proszę Państwa, tak, startujemy 1 września. Myślimy, że startujemy 1 września. W tej chwili na przykład mogę powiedzieć, tak, jeżeli będzie po Czarnobodu, to mamy już pełen nabór do klasy patronackiej. W Czankowie cały czas nabory, cały czas nabór trwa i z tego co widzę, na pewno też będzie bardzo wielki sukces. My też ze swojej strony jako firma Sztejko, dlatego się bardzo intensywnie przygotowujemy. W tej chwili na przykład jesteśmy w trakcie kształcenia swojej kadry pracowników tak, aby mogli być instruktorami praktycznymi w tym zawodu. Dla nas to jest też również wielkie wyzwanie, co prawda w tej chwili mamy doświadczenie w tym zakresie, bo szkolimy uczniów młodocianych w zawodzie stolarz, nie przepraszam, w zawodzie elektryk i mechanik. Natomiast to przedsięwzięcie jest dla nas bardzo dużym przedsięwzięciem. Wyobraźcie sobie Państwo, w ciągu 3 lat na terenie Sztejko może być około 60 do 80 uczniów młodocianych. To jest bardzo duże, przedsięwzięcie dla nas logistyczne. A więc tam, tu Państwo widzicie kilka odcinków zdjęć. Co ci pracownicy nasi młodociani mogą u nas zrobić? Wielka perspektywa przed nami nie zamyka się w tym projekcie. Tutaj Państwo możecie zobaczyć dalsze nasze pomysły. Jest to pomorski klaster edukacyjny przede wszystkim, drzewny i edukacyjny, który możemy uczestniczyć. Jest to Akademia Sztejko, która działa już od 2 lat. Są to programy unijne, są to pewne sprawy inspirowane przez też starostę Żołnierza już rok temu. Dzisiaj staramy się jako już firma i szkoła współpracować i być liderem dla innych rozwiązań też, nie tylko w naszym powiecie. To wszystko oczywiście musi mieć formę pisemną, a więc oprócz partnerstwa, oprócz współpracy mamy listy intencyjne dla swoich działań. To jest list intencyjny dla tego, co pan dyrektor Kogacz mówił,
projektu, który jest na pierwszym miejscu w rankingu teraz projektu do dofinansowania na staże i praktyki w województwie wielkopolskim. Proszę Państwa, to jest faktem. Nowe kwalifikacje Twoją szansą. Projekt, który dla trzech naszych szkół powiatowych uzyskał drugie miejsce w rankingu, jest już teraz do dofinansowania skierowany. To jest prawdą, że na pierwszym miejscu w rankingu wielkopolskim znalazł się program realizowany m.in. w Sztejko, Chodzieży, Wągrowcu. Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół powiatu Czarnkowsko-Sieniackiego i Wągrowieckiego w tych dwóch zakładach naszych ulokowanych specjalnych stref ekonomicznych. To już ma pieniądze i cieszy nas jakiś sukces. Chciałbym powiedzieć, że w nauczaniu hybrydowym, a nie modułowym, to jest zupełnie nowa technologia, którą chcemy wdrożyć, zwalniająca nas też z kosztów jako szkoły, a przenoszącą ciężar na zakład pracy. Chcemy wprowadzić właśnie ten nowy zawód, mechanik operator maszyn, który w KKZ-ach będzie od tego roku mógł być realizowany, a formalnie po oczywiście opiniach naszych i po naborach od września 2017 roku. Proszę Państwa, jesteśmy firmą bardzo nowoczesną, bardzo innowacyjną. Dlaczego to wszystko robimy? Dlatego, że robimy, że to pan starosta Czarnkowsko-Cieniacki powiedział, jest w tej chwili, proszę Państwa, zbliża się wielkim krokami niż demograficznym. Zasoby ludzkie, jak sama nazwa mówi, zasoby, chcemy w odpowiedni sposób, trywialnie mówiąc i brzydko mówiąc, w odpowiedni sposób wykorzystać. Proszę Państwa, nie ma dzisiaj nic lepszego jak szkolnictwo zawodowe. To, co kiedyś było B i F i FUJ, dzisiaj okazuje się, że to jest bardzo wielka przyszłość osób odzianych oraz przyszłość dla takich zakładów jak my. Chcemy, żeby to był renesans szkolnictwa zawodowego. Chcemy, żeby było to dla tych ludzi, którzy przyjdą, ludzi młodych, żeby to była szansa na lepszy rozwój, na lepszą przyszłość i na odnajdywanie się w środowisku nie tylko lokalnym, ale przede wszystkim w środowisku pracy. Ja tu ze swojej strony, jak już w tej chwili jestem, chciałbym bardzo podziękować oczywiście panu Jankowi Palaczowi za zaangażowanie w to swoje przedsięwzięcie, bo tak naprawdę, proszę Państwa, to było niesamowite przedsięwzięcie i tempo było szalenie. Chciałbym też podziękować starostwu powiatowemu za pełne zrozumienie i pełne wsparcie tego całego naszego przedsięwzięcia, ale też chciałbym podziękować panu dyrektorowi Jabłonowskiemu, który w tym przedsięwzięciu też brał bardzo aktywny udział i bardzo nas w tych wszystkich rzeczach bardzo, bardzo wspierał. Tak, ja też dziękuję serdecznie. Ja mam też podziękowania na koniec przede wszystkim za pomoc dla przede wszystkim powiatu Czarnkowsko-Cieniackiego, bo wiele osób nam pomagało w tym, czy tak, wspierało w tym rozwiązaniu, ale proszę Państwa, szczególne podziękowania dla Łucji. Naprawdę Łucja jako ekspert kobeziu tutaj nam bardzo pomogła, później niespodziewanie była naszym recenzentem naszych działań, moich działań, Artura Kowalskiego z Pryszewa, pana Mateusza Byczka, pana Mirka Mantaja, który wspomagał nas społecznie też. To była praca sobota, niedziela, często wyjazdy. Muszę Państwu powiedzieć, jak wygląda ta współpraca na co dzień. No przede wszystkim ja nie miałem żadnej delegacji. Wszystkie sprawy, kiedykolwiek, gdziekolwiek chciałem jechać, zakład dawał samochód. Co więcej, zawsze do konsultacji miałem obok inżyniera i pana kierownika i mogłem wszystkie sprawy merytoryczne przejawić, się nie znam też w dużej części. Natomiast znając się metodycznie z rozwiązaniami, proszę Państwa, jeżeli zakład, jestem w zakładzie pana Mirka prawie co tydzień, rozmawiamy bodajże w piątek, panie Janku, 10 wysłałem na kurs pedagogiczny, czy to wystarczy? 15 na mistrza. Jestem w szoku, bo marzeniem jest moim, żeby w 100 naszych zakładach rocznie tylu przybywało. Oczywiście jest SIGIM, który przyjmował nam bardzo dużo, jest pan dyrektor tutaj, bardzo dużo uczniów. Ale druga odpowiedź jest, a kogo jeszcze mamy zatrudnić? No to może telefon. Ja daję tylko numery telefonów od nauczyciela, 10. Odpowiedź była, 6 już mam zatrudnionych. Z 4 będę rozmawiał. Patrzę, najlepsza uczennica szkoły też tu pracuje. Tak, mamy wobec niej prawa, plany i 80% studiów jej płaci. To wszystko, proszę Państwa. Ja dziękuję firmie Sztejko, bo gdy przykład pójdzie od takich firm do naszych szkół, to wszyscy dyrektorzy sobie poradzą. Państwu zdradziłem tylko fragment, resztę dopiszcie sobie. No jest to jakaś bajka, którą chcemy tworzyć, ale też musimy pracować w menie nad rozwiązaniami. Stąd zależy nam na tym
żeby wspierać rozwiązania Kobeziumenu, aby znaleźć dobre rozwiązania w tej chwili, bo taki czas jest, żeby nie udawać, że wszystko jest dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.